jest dodatkiem do człowieka. Ożywiając strumień zdarzeń w biegu rzek. Powstała w 1961 roku i nosiła nazwę Gromadzkiej Biblioteki Publicznej. Wspierana była przez Gromadzką Radę Narodową w Tłuszczu. Kilkakrotnie zmieniała swoją siedzibę. Mieściła się u mieszkańców Krzewicy, u państwa Cisaków, pana Siuchów i Pawłowskich. Pierwszymi bibliotekarkami była pani Jadwiga Cisak. Była od roku 61 do 66. Następnie funkcję pełniła pani Halina Panasiuk od 1966 do 1994 roku. W 1973 roku filia została przemianowana i nazwa brzmiała Biblioteka Publiczna Gminy Międzyrzec Podlaski, a filia w Krzewicy. Aby ułatwić mieszkańcom dostęp do księgozbioru, powstały punkty biblioteczne. Były to punkty w czterech miejscowościach. W Łukowisku, u pana Henryka Pawłowicza i pana Józefa Mazurka, w Uniewie u pani Eugenii Kłyk i w Ulce Krzymowskiej u pana Aleksandra Trochimiuka i Ewy Zaniewicz i w Krzymoszycach u Stanisława Mielewskiego. W 2002 roku, 31 sierpnia, gdy powstało gimnazjum, biblioteka została przeniesiona od państwa Pawłowskich do pomieszczenia do budynku szkoły. 22 marca 1994 roku funkcję kierownika objęła pani Elżbieta Pawłowska. Pani Ela prowadziła w bibliotece wiele inspirujących i ciekawych zajęć dla czytelników. Pani Elżbieta Pawłowska odeszła na emeryturę w 2015 roku. Nie ma jej już z nami. Proszę, wstanie. Uczcijmy minutą ciszy panią Elżbietę Pawłowską. Po odejściu na emeryturę w bibliotece w Krzewicy pracowały od 2014 roku Masara Jolanta, 2016 Magdalena Jałtuszyk, 2016-2018 Katarzyna Szymona. W 2019 roku został przeprowadzony generalny remont. Uzyskaliśmy jeszcze jedno pomieszczenie. Drodzy Państwo, jubileusz to doskonała okazja, by podziękować tym, którzy w sposób szczególny współpracują z biblioteką, współtworzył jej historię, tradycję i wizerunek. Tradycją już się stało, że podczas jubileuszy w poszczególnych filiach nagradzamy i dziękujemy tym osobom, wręczając naszą biblioteczną Sowę. I tak też będzie. Książka otwiera drogę. Oczywiście przez życie możemy przejść drogą prostą, wpatrzeni w cel, do którego idziemy i nie widząc świata wokoło. Książka daje nam możliwość zobaczyć świat nie tylko z boku, z tyłu, z przodu, ale przede wszystkim zrozumieć go oczami autora, ale też naszych doświadczeń i naszych przeżyć. Takim miejscem szczególnym jest biblioteka, niewątpliwie biblioteka. I z ogromną radością zawsze powtarzam, że to są szczególne miejsca w gminie Międzyrzec Podlaski i szczególne osoby w tych bibliotekach pracują. Osoby, które potrafią nie tylko wypożyczać książki w sposób nowoczesny, bo dzisiaj chyba nie o to już chodzi w tej kulturze masowej i w popularyzacji czytelnictwa, ale przede wszystkim potrafią nadać każdemu miejscu ducha. Ducha, który jest szczególny dla danej zbiorowości, społeczności i osobowości ludzi, którzy w bibliotekach pracują. Z dużą radością muszę powiedzieć, że zarówno pani dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej,
ale jak również wszystkie panie pracujące w nich. I pan Marek, mój przyjaciel i kolega, są osobami szczególnymi. One potrafią stworzyć ten świetny klimat i świetnego ducha. Pani Madzia nie bez kozery powiedziała, że po tej prezentacji, że wydaje się, że biblioteki się tylko bawią. Biblioteki stały się ważnym miejscem kulturotwórczym na terenie i na mapie gminy Międzyrzec Podlaski. I angażują się w sposób bardzo otwarty w promocji nie tylko gminy, ale również miejsc, w których dzisiaj się znajdujemy. Rolą samorządu jest wspierać, nie blokować. Ja całe życie powtarzam, że w swoim życiu miałem szczęście napotykać na swojej drodze ludzi pozytywnie zakręconych, ludzi, którym się coś chce, ludzi z pasją, ludzi, którzy mają pomysły i mają też wizję rozwoju miejsca, rozwoju bibliotek, rozwoju gminy. To jest wielkie szczęście spotykać na swojej drodze takich ludzi, bo to tak jak z tą drogą i czytaniem książki, możemy pójść prosto, dość prosto i nie zobaczyć piękna świata. I pozwólcie również, że bardzo podkreślę w tym miejscu środowisko. Środowisko miejscowości, szkoły, które jest bardzo istotne i bardzo ważne. Bo trudno zachować odrębność, osobowość, funkcjonując w budynku szkoły. Tu się to udaje i za to bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Biblioteka to przede wszystkim ludzie. Dziękuję. Ludzie z pasją, o czym było powiedziane, i bez tego nic by nie było, można powiedzieć. W takich miejscowościach jak Szewica to są ludzie i w bibliotece, i poza biblioteką, bo oczywiście biblioteka pełni funkcje i kulturotwórcze, i animacyjne, i integrujące lokalną społeczność, i nawet tutaj na tych slajdach mogliśmy to zobaczyć. Oczywiście dawno już z biblioteki wyszły poza samo wypożyczanie książek i wszyscy to dobrze wiemy. Czasy na nas to wymuszają, plus rozwój technologii też wymusza na bibliotekarzach również podnoszenie kwalifikacji, szkoleń, co oczywiście realizujemy. Tutaj, tak jak pan wspomniał, jeżeli chodzi o Miejską Bibliotekę Publiczną Podlaską, to możecie państwo wszyscy liczyć na naszą pomoc, wsparcie. Merytorycznej nie tylko. Tu chcę jeszcze dodać, że doceniam, widzę, bo już przecież nie pierwszy raz jestem na różnych jubileuszach i tutaj pan wójt, widzę, że jest lubiany, zawsze wsparcia użycza i to też jest ważne, żeby władze samorządowe rozumiały pewne rzeczy i wspierały, tak? Nie jest tak zawsze, nie jest tak wszędzie. I czasami się trzeba przebijać, odbijać od ściany. No tutaj wiem, że tak nie ma i to jest na pewno bardzo fajne. Historyk teatru, scenarzystka filmowa, dziennikarka. Autorka powieści obyczajowych oraz książek dla dzieci i młodzieży. Jest autorką kilkunastu powieści, które wzruszają, rozweselają i zachwycają coraz więcej czytelniczek niezależnie od wieku. Ogromną popularnością cieszy się m.in. jej trzytomowa saga Cukiernia pod Amorem. Czuję się ogromnie zaszczycona móc państwu przedstawić panią Małgorzatę Gutowską-Adamczyk. Witam serdecznie. Ten moment. No cóż, ja przede wszystkim jestem bardzo wzruszona i poruszona tym, że zostałam wybrana spośród setek autorów, żeby tutaj dzisiaj razem z wami świętować tę piękną uroczystość. Muszę powiedzieć, że małe biblioteki są mi szczególnie bliskie i panie wójcie, byłam twórczynią i jedyną, pomysłodawczynią i jedyną wykonawczynią ogólnopolskiego konkursu Wójt przyjacielem biblioteki. Gdybym pana wtedy znała, to nagroda. Dziękuję. I
możliwe. Ja się w ogóle dziwię, ale tak pozytywnie i bardzo się cieszę. I rośnie moje serce, widząc tylu panów tutaj na początku sali, ponieważ ja dużo jeżdżę po Polsce. To jest moje pierwsze spotkanie po pandemii, ale bardzo dużo jeżdżę po Polsce. I muszę powiedzieć, że no, nie świętowałam takiego z żadną chyba biblioteką jubileuszu, ale na moje spotkania niezwykle rzadko przychodzi ktokolwiek z władz. To są imprezy, mówi się, dla czytelników, babskie. Generalnie biblioteki w Polsce są traktowane trochę jak służba zdrowia, można powiedzieć. Dlatego tym bardziej jestem pod wrażeniem, że panowie, pan jest gospodarzem de facto. To kłaniam się panu również, panu dyrektorowi, ale władze są bardzo ważne, bo cóż by biblioteka zrobiła bez pieniędzy? Niestety niewiele. I samym entuzjazmem, nawet największym, i samą panią Jolą nie pojechałaby daleko. Dlatego jestem panom bardzo wdzięczna za to wielkie serce dla biblioteki i za zrozumienie. Myślę, że ponieważ mamy tutaj czytelniczki, również takie bardzo młode dziewczęta, super, że przyszłyście, że ta biblioteka jest blisko ludzi i to jest bardzo ważne, dlatego że musimy jakoś tego czytelnika przytrzymać. Czasy są niestety niesprzyjające czytaniu, bo kultura obrazkowa nas zagarnia i myślę, że się obudzimy za kilkadziesiąt lat z tak zwaną ręką w nocniku. Zobaczymy, jak ludzie zapominają czytania, bo już w tej chwili zaczyna się wtórny analfabetyzm. I tutaj jest bardzo duża rola szkoły. Współczuję wam tych nowych lektur, bo to jest prosta droga do tego, żeby dzieciaki jeszcze mniej czytały. B, biblioteki, która pokaże i zachęci, właśnie pokaże, że nie tylko nuda jest w bibliotece, no bo pomijam fakt, że to jest moja książka, ale otwieram ją, prawda, i widzę mnóstwo jakichś robaczków, przez które trzeba się przebić. Jeżeli nie będziemy czytali, nie będziemy myśleli. Jeżeli nie będziemy myśleli, nasze życie nie będzie się rozwijać. Musimy myśleć krytycznie, prawda?